już po lekturze Mein Kampf. Opus Magnum właśnie trafia do księgarni w okładce lnianej na kiepskim papierze w cenie 12 marek i nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Jest 18 lipca 1925 roku. Pisałam jedną z rąk. Tym ja... I muszę powiedzieć, że szok. Pamiętam przecież Truder. No pozytywny. Po prostu kamienica nie do poznania. Nie do poznania. I bardzo się cieszę, że zaplanowano właśnie tam, gdzie mieszkała Helenka u wuja Rapackiego, że w tym miejscu będzie kaplica. To mi się wydaje no, takim cudownym pomysłem, że akurat w tym miejscu, to co, tam były dwa niewielkie takie pokoiki, to był kuchnia i pokój, została wyburzona ściana pomiędzy kuchnią i pokojem i z tego zrobiło się większe pomieszczenie. Ale kiedy tam wejdziemy kiedyś, prawda, i zobaczymy te kaplice, to uświadomimy sobie, że to były dla niej dwa pokoje, prawda, dwa pokoje, bardzo skromnie żyli. Bardzo skromnie żyli. Pamiętam, bo już od lat 80. pamiętam te kamienice, ja tam chodziłam na Krośnieńską. Jak przyjeżdżałam do Łodzi, to zwiedzałam miejsca, w których była siostra Faustyna. I potem pamiętam, jak ta kamienica bardzo niszczała. Ona tak naprawdę nie nadawała się do odnowy. Ale właśnie. Tylko ze względu na siostrę Faustynę. Tylko ze względu na to, że ona tam mieszkała, że to jest miejsce uświęcone jej obecnością, no zgromadzenie, no i wiele dobrych ludzi z diecezji, z Łodzi tutaj po prostu zaangażowało się w to, żeby to tak szybko odbudowywać. A to jest w ogóle, tak jak słucham tutaj tego choćby Łódzkiego no, oczywiście upraszczając, bo też Aleksandrów, etapu życia Heleny Kowalskiej, to jest świetny materiał na scenariusz serialu, prawda, który pewnie kilka sezonów mogły mieć. Gdyby tak w takich realiach umieścić Helenę Kowalską, w jakich żyje Łukasz z Justyną. No i właśnie kwestia rodziców, prawda, relacji z rodzicami, z rodzeństwem, praca zarobkowa, gdzie wielu młodych ludzi taką pracę także dzisiaj podejmuje, prawda? Znam taki scenariusz, który czeka na realizację. To trzeba je w międzyczasie robić. Reżyser zmarł, ale może trafi się drugi. Trzeba go robić, bo to jest coś, co rzeczywiście mogłoby z wielkim rozmachem, bo to są świecie, bardzo tak. Ciekawe miejscowości. Siostro, jak Kościół coś robi, to powinien zawsze robić z rozmachem, bo to tak trochę się przyzwyczailiśmy, że my jesteśmy jacyś tacy, zawsze musimy ubogie środki i w ogóle tacy, tego tylko bezbożnictwo ma mieć wielkie środki, a Kościół ma mieć zawsze jakieś niewiadomości. Ten scenariusz jest z rozmachem napisany. I bardzo dobrze. Jak z rozmachem, to i potrzebne pieniądze. Ale miejmy nadzieję, że to kiedyś... I te pieniądze później się zwracają w życiu ludzi, którzy przez to coś zmienią, nawrócą się. Tym bardziej, że tak jak Ziemia Obiecana, ten film cieszył się ogromną popularnością przecież. Siostra te miejscowości, Łódź, czy Aleksandrów Łódzki na przykład, prawda? Jak tutaj Helenka przyjechała, no to po prostu kilkanaście tysięcy mieszkańców, najwięcej Niemców, którzy mieli swoją świątynię, prawda? Żydów i Polaków. Trzy świątynie. Prawda? I ona w takiej miejscowości, to była pierwsza miejscowość poza domem rodzinnym. Ona tutaj styka się w ogóle z innymi religiami, prawda? Z inną kulturą. Tutaj się styka. Potem nic dziwnego, że kiedy w Warszawie wyszła po prostu na jakiś spacer i przechodziła obok cerkwi, to po prostu nie odwróciła się od tej cerkwi. Nie? Ona wiedziała, że co to jest ta cerkiew, prawda, i co to jest Kościół prawosławny. Chociaż tutaj akurat w Łodzi tego nie było. Ale zobaczmy, że tych wątków jest ogromnie dużo. Z tymi wątkami będziemy starali się sobie poradzić także w czasie Światowych Dni Młodzieży. Czego mogą się spodziewać młodzi ludzie? Tutaj wiem, że do Aleksandrowa przyjeżdżają Hiszpanie, gdy przybędą w środę do diecezji łódzkiej. Księże Marcinie. I jakie to będą grupy? Czy to będą...
jakie narodowości, jak się zgłaszali ci młodzi ludzie? Czy to jest tak, że to wyście szukali, czy oni się zgłaszali, czy jakaś centrala wam dawała? I większość sami te grupy wybierały Łódź, naszą archidiecezję, mieszkają. Ale to jest przez to było bardzo dużo jest hotelu w centrum, klucz, też takie zakonnice, to przecież one. Do Chatowa przyjeżdża grupa Francuzów ze względu na to, że siostra po prostu pochodząca z Bełchatowa pracuje obecnie we Francji. I z dwóch diecezji, z Metz i z Poitiers bodajże przyjeżdżają do Bełchatowa. Tutaj rzeczywiście w Aleksandrowie Łódzkim będą Hiszpanie z Kordoby, także i w Łodzi. Włochy przyjeżdżają dzisiaj już, być może do tej porze już dojeżdżają do parafii na Retkinie z Bazylikaty. Triest ma przyjechać, Ukraina, to był nasz ten projekt Bilet dla Brata. Udało nam się dzięki także ofiarności wielu osób 50-osobową grupę z Ukrainy sprowadzić, opłacając im praktycznie wszystko, cały pakiet i krakowski, i tutaj nasz łódzki. Jebnąć to wszystko i wyjechać w Gwiazdka J daleko, ale sam nie wiem gdzie. Od wielu lat ta wspólnota ma swój akademik w naszym mieście przy ulicy Jaracza, a oni, no trzeba powiedzieć, są specjalistami w tych dniach z diecezji, bo już od Światowych Dni Młodzieży w Paryżu przygotowują taki program. On jest na bardzo wysokim poziomie, dostosowany do dzisiejszych wyzwań. Całbecki na tę chwilę wycofuje się z pomysłu zmiany nazwy BZG pod lotniczy świata. Dlatego ta łódzka oferta będzie, no myślę, bogata dla naszego miasta, które trzeba. Roman Laskowski, rozliczyć szkodnika. Miastem. Czasami rozmawiając gdzieś z księdzem arcybiskupem, napisze like. Księże arcybiskupie, zdrożenie szkały. A to jest taki Facebook, że grupowo ludzie się reklamują. Nie jedna, tylko grupowo. Młodzieży, co to się wydarzy za tydzień na mszy świętej w Atlas Arenie, gdzie będziemy właśnie nie w kościele, nie w miejscu kultu, ale właśnie w miejscu, gdzie na co dzień żyją ludzie, gdzie są koncerty, gdzie są rozgrywki sportowe. My tam będziemy na parę godzin, na Eucharystii, na koncercie, na wspólnym posiłku. Rozliczyć szkodnika, no to tego, to ten telefon się nie odzywa, to on się boi, że tam ta policja przyjdzie. Żeby nie czekać, aż przyjdą do nas, tylko po prostu... No kto jest tym szkodnikiem, jakbyś nie wiedziała? No ten Krzysztof Markowski. Ciągle święta Faustyna, która, ja to nieustannie powtarzam młodzieży, tutaj tak jakby na jednego wszystko jechało. Nie w kościele, przynajmniej tę pierwszą łódzką, ale właśnie na zabawie tanecznej, jako dziewczyna. Nie wiem, co wy na to, Łukasz, z Justyną. Chcę powiedzieć, że ona objawienia miała wszędzie. Nawet w najbardziej prozaicznych miejscach, jak klatka schodowa, jak korytarz, prawda? No jest co, jak się tam podwórze. Ona nie potrzebowała. Tej wody trzeba dolać. Czajnika wody dolać, pomieszać. Modlitwę kontemplacyjną, żeby dopiero wtedy spotykać się z Bogiem. Jej życie pokazuje, jak blisko jest Bóg. W ogóle ona odkrywa przed współczesnym człowiekiem niezwykłą prawdę, o której pisze święty Jan w Ewangelii, że cała Trójca mieszka w nas. I my nie musimy, nie wiadomo, gdzie na jakąś pielgrzymkę się udawać, czy mieć specjalny czas na modlitwę i tylko tam się spotykać z Bogiem. On jest konieczny. On jest konieczny, żeby go w codzienności spotykać, potrzebne jest Kościół, potrzebna jest świątynia. Trzeba się nauczyć Boga, trzeba się nauczyć być z Bogiem, odkrywać Go w sobie, po tym, żeby z Nim przebywać w takiej codzienności, jaka ona jest. Ale właśnie to jej nadzwyczajne życie pokazuje, gdzie jest Bóg. Wszędzie. Wyobrażacie sobie z Łukaszem, jak spotykacie Pana Boga na klatce schodowej? Pewnie nie jest to łatwe. Myślę, że tutaj największym fenomenem siostry Faustyny jest to, że to
ta codzienność przenikała się z tą świętością, czyli no, siostra, tak jak powiedział ksiądz Przemek, miała to objawienie na tej zabawie, na tym balu, na tej potańcówce, ale co zrobiła później? Udała się do katedry, czyli wiedziała, gdzie jest to źródło i gdzie jest to źródło miłosierdzia, czyli nie skończyło się tylko na tej zabawie, ale tak jak powiedziałem, właśnie to przenikanie się tej świętości. Myślę sobie, że te dni w diecezjach to jest takie wspólne święto młodych, które przeradza się w to centralne spotkanie, z papieżem Franciszkiem i tą główną Eucharystię, która odbędzie się w Brzegach i tą mszę posłania. I to jest piękno Światowych Dni Młodzieży. Czyli to jest taki jakby trochę support pod to główne wydarzenie, gdzie się wszyscy z diecezji różnych zbierają. To tak jak teraz do diecezji takie strumyczki ze świata przybywają, tak później te strumyczki z poszczególnych polskich diecezji wyruszą w stronę Krakowa, w stronę Brzegów i tam spotkają się, tak, tam będzie ogromna rzeka, szersza niż Wisła w Krakowie, ale w Krakowie nie jest taka szeroka. W Toruniu jest znacznie szersza, tak, ale to jest właśnie to, co chyba mówi Łukasz, nie, że gdzieś ta codzienność, przyjeżdżają do naszej codzienności, do diecezji łódzkiej. Tak żyje Kościół łódzki, taki jest ten Kościół łódzki, tak my żyjemy. Tacy są młodzi mieszkający w tej diecezji. Robimy to, co do nas należy, robimy święto, cieszymy się, trochę hałasu będzie, a później razem ten Kościół łódzki i Kościół ze świata jedzie na spotkanie z papieżem. To jest no, jakby... To miejsce i spotkanie docelowe. A Justyna, co ty myślisz? Ja myślę jeszcze, że siostra Faustyna towarzyszy nam teraz na co dzień w tych ostatnich dniach przygotowań. Nawet poprzez te słowa, które każdego dnia wypowiadała do Pana Jezusa. Jezu, ufam Tobie. I nawet codziennie, kiedy są wszelkie trudności w przygotowaniach, kiedy mamy dużo pracy, nie poddajemy się, mówimy po prostu: Jezu, ufam Tobie. Jakby współłączymy się z siostrą Faustyną i wiemy, że dzięki jej wstawiennictwu u Pana Boga na pewno się uda. Co robicie przed tymi Światowymi Dniami Młodzieży? Oj, teraz w ostatnim czasie to robimy wszystko. No, przygotowujemy pakiety dla pielgrzymów, przygotowujemy bilety do Uszpia dla Sereny, programy dla uczestników, więc teraz już jakby wszystko dopinamy na ostatni guzik. Dzisiaj chociażby księża regionalni, czyli ci, którzy są odpowiedzialni za poszczególne części naszej archidiecezji, którzy w swoich regionach przyjmują pielgrzymów, odbierali właśnie te pakiety i ja osobiście widziałem u nich taką ekscytację. Oni to odbierali, te pakiety... Na tym Facebooku cały czas się siedzi, SMS-ów się nie wysyła, bo nie ma potrzeby. Dla tych gości, że chcą ich i chcą jak najlepiej pokazać nasz region, jak najlepiej pokazać nasz Kościół i chcą jak najwięcej zrobić dla nich. Po prostu nie, ja tam nie jestem, ale ja widzę, że można cały czas. I to jest właśnie taka codzienność, takie dobro dla drugiego, które właśnie tutaj też prezentuje nam święta siostra Faustyna. Że będą naszymi gośćmi, ale mają czuć się jak w domu. Ja miałem taką niespodziankę dzisiaj rano. Wyszedłem do seminarium i na ulicy spotkałem mojego ucznia, który mi przypomniał, że 6 lat temu przygotowywałem go do bierzmowania i mówił, że ja byłem taki trochę nieogarnięty, bo nie ze swoją grupą, tylko gdzieś tam się zagubił i mówi: dobrze, że ksiądz mnie wtedy przyjął, tak serdecznie potraktował. No na końcu wyśle 50 zł. I powiem coś takiego bardzo ciekawego, że dzisiaj jego mama jest dyrektorką jednego z gimnazjów, przyjmuje młodzież, tam będzie młodzież też. To ja ci pożyczę telefon, to już tam nic nie doładowy był. Że księdza jadę na Światowe Dni Młodzieży, bo pociągnęła mnie dziewczyna moja. Nigdy bym o tym nie, na to nie wpadł. Dlatego ja dzisiaj już też pytam, co po Światowych Dniach Młodzieży. Jako duszpasterz młodzieży od ponad 5 lat, nie wiedząc jeszcze, że będą Światowe Dni Młodzieży, tak bardzo chciałem, żeby dynamizować nieustannie młodzież, żeby ciągle do nich wychodzić. I te owoce, wy tak często żartujecie, bo ja mówię, że będą owoce, że te owoce, one przyjdą może za 10-20 lat, a może za parę dni. I my
myślę, że tutaj no, razem z księdzem Marcinem przeszliśmy taką piękną drogę. I dzisiaj jak księża odbierali te pakiety, to ich zatrzymywałem i prosiłem, żeby przeżyli jak najpiękniej, żebyśmy razem przeżyli jak najbardziej głęboko te dni. To już jako ja numer, to gdzieś tam przed Panem jak Bogiem, numer, to już oni w pokorze, w jakim dziękczynieniu. Tylko Mułka, tak? To jest niepojęte, że dał mi a ja nawet nie wiem, ja nawet nie słyszę. Naprawdę, to jest wielki dar. Na bawy macherowe jesteście. Powiedział, że Szostakowa scena jest jeszcze za mało odkryta. Nam się wydaje, że my już dużo wiemy. Nie wolno się wstydzić. No, mamy tam nabożeństwo. Na macherizmu. W tych nowych formach, które im Pan Jezus przekazał. Znamy jej życiorys, prawda? I wydaje nam się, że to wszystko, że już wiemy, prawda? Ale kiedy tak naprawdę zagłębiamy się w to, co pozostawiło tak jej dzienniczek, mówi, to po prostu widać, jak można bardzo on wymaga zgody. Jak bardzo. Nawet samo pojęcie tajemnicy miłosierdzia, czy samo pojęcie w ogóle słowa miłosierdzia. Gdybyśmy zrobili taki sondaż. A to zróbmy, siostro, Justyna z Łukaszem, jak wy rozumiecie miłosierdzie? Bo hasło błogosławieni miłosierni, prawda? Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest hasło Światowych Dni Młodzieży, którym patronuje święta siostra Faustyna Kowalska. Jak wy rozumiecie słowo miłosierdzie? Jak będziecie rozmawiać ze swoimi rówieśnikami ze świata? A wy jesteście takimi apostołami pierwszej ręki miłosierdzia. Ja uważam, że miłosierdzie to jest, no, nie jest takie dla nas zwyczajnego. Miłosierni możemy być każdego dnia poprzez zwykłe, drobne uczynki dla innych ludzi. I nawet dla mnie to jest chyba takie kluczowe, że błogosławieni miłosierni, czyli ci, którzy każdego dnia czynią dobro dla innych. Nie trzeba być nie wiadomo jak bogatym, czy jakie wielkie uczynki spełniać. Czasami wystarczy podać komuś szklankę wody. Ja tak to rozumiem. Nie wiem, jak Łukasz. Ja to też wiążę z miłością, ale tak jak powiedziała Justyna, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja właśnie uważam, że przez tą zwyczajny, przez to, że jest tam ten aspekt, ten pierwiastek miłości, to się staje takie niezwykłe. Ta dobroć, szczególnie we współczesnym świecie, staje się przez to niezwykła, że jest tą dobrocią. I często nawet w ostatnim czasie mieliśmy takie konferencje wśród młodych, chociażby w parafii, czy miłosierdzie nie jest, czyli to, co często, z czym często młodzi czy starsi też mylą miłosierdzie, że miłosierdzie jest tolerancją, albo kontekst miłosierdzie versus sprawiedliwość, jaki jest Bóg, czyli zestawianie Boga starotestamentalnego z tym z Nowego Testamentu. Jest tutaj, to miłosierdzie jest tak głębokim zagadnieniem, że myślę, że nawet siostry miałyby problem, żeby to wyjaśnić. Ale jaki spryt! Justyna przerzuciła na Łukasza, Łukasz na siostry. To co siostra Elżbieta nam powie? Ja muszę powiedzieć, że naprawdę miłosierdzie wymaga odkrywania. Żeby odkryć piękno i bogactwo miłosierdzia, to trzeba się w to zagłębić. Łukasz powiedział, że mylone jest, przeciwstawiane jest sprawiedliwości bardzo często. Ludzie myślą albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. Jeżeli jest się miłosiernym, no to w takim razie się przekreśla sprawiedliwość. Jesteśmy miłosierni. Nie mogą tego połączyć. Albo miłosierdzie mylą z pobłażliwością. Pobłażliwością wobec zła. Bo miłosierdzie mylą właśnie z łagodnością, z jakąś taką delikatnością. I jeden jest bardziej delikatny, jeden mniej, ale tam można mieć diabła w sobie. Musi się na wszystko godzić, co jest. Kiedyś oglądałam taki film o takim facecie, który był bardzo delikatny i się uśmiechał i ludzi gdzieś tam palił, mordował. Takie morderce. Ale to wiesz, on mi to puszczał, rzeczywiście on się naoglądał tych horrorów, ale po prostu facet z uśmiechem ludzi mordował i miał taką pogodną twarz. Ja to kiedyś oglądałam, to miłosierdzie bardzo dużo konsumuje. I Jan Paweł II miał światło. On wiedział, że to miłosierdzie jest bardzo różnie rozumiane i nieraz jest odpychające. Ja sama wiem, że nie mogłam się pogodzić
właśnie z nazywaniem miłosierdziem rzucaniem grosza żebrakowi pozycji takiego pana. I coś było w tym odpychającego. I w zgłębianiu tego miłosierdzia Fonka Miencyklika Divies Misericordia, bo ona jest bardzo od strony teologicznej, bardzo głęboko ten problem rozwiązuje. Ale też na to wyzwanie papieża Jana Pawła II pierwszy odpowiedział przez profesor Tischner. Napisał taką ciekawą książkę, Drogi bez grosza miłosierdzia. I w tej książce zestawia trzy postaci. Robespiera, Niczego i Faustynę. Wszyscy troje, no moglibyśmy powiedzieć, co ma pierwiastka wiatraka, jak tu, co ma wspólnego rewolucjonista, prawda, filozof i siostra Faustyna jako, no powiedzmy, zakonnica mistyk, prawda? A wszyscy używali tego samego słowa miłosierdzia. Wszyscy. I Tischner właśnie pokazuje, jak źle, jak fałszywie miłosierdzie rozumiał Robespierre, jak fałszywie miłosierdzie rozumiał Nietzsche i że tylko w sposób właściwy odkryła piękno miłosierdzia siostra Faustyna. I właśnie u niej miłosierdzie to jest związane ze sprawiedliwością, to jest związane z prawdą, obiektywną prawdą, nie subiektywną, obiektywną prawdą, czy z prawem Bożym, prawda? Z dobrem człowieka, nie tylko w perspektywie, no powiedzmy, doczesności, ale i w perspektywie wieczności. I wtedy, kiedy tak odkryjemy miłosierdzie, jak odkryła to siostra Faustyna czy Jan Paweł II, to to miłosierdzie jest tak fascynujące, że wtedy możemy powtórzyć za siostrą Faustyną. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Bo to jest coś tak fascynującego. Ale kiedy mamy fałszywe pojęcie miłosierdzia, to one nas nie pociągają. Ja spotykam czasem ludzi i mówią, że już mają dosyć tego roku miłosierdzia i odmieniania przez wszystkie przypadki słowa miłosierdzie. I ja się nie dziwię, że tak mówią, bo jeżeli mają fałszywe pojęcie miłosierdzia, to jest to nie do zniesienia. I też, ale też powiedzmy sobie szczerze, że to fałszywie pojmowane miłosierdzie bardzo często jest gdzieś tam rozkrzyczane przez świat, prawda, przez środki przekazu także. No i taki zamęt jest robiony, dlatego myślę, że i te dni w diecezjach, te konferencje, te spotkania, te rozmowy między rówieśnikami, one bardzo mogą to miłosierdzie Boże, a nie takie, jak nam się wydaje, bo mówimy o miłosierdziu Bożym, no, spopularyzować, powiedzieć, czym tak naprawdę ono jest. Ja się też cieszę, że rodzina Radia Maryja to jest taka rodzina, która o 15 gromadzi się na koronce do Bożego Miłosierdzia, prosi o miłosierdzie dla nas i całego świata codziennie. Poprzedzone to są słowami z dzienniczka świętej siostry Faustyny, które z takim uczuciem czyta pani Halina Łabonarska, a wiem też z rozmów z panią Haliną, jak bardzo ten dzienniczek wpłynął też na jej życie, na jej duchowość. To oddziaływuje. A mamy już połączenie z Łagiewnikami. Panie Waldku, halo? Mamy, tak? Prosimy bardzo. Halo, halo? Szczęść Boże, czy siostra Gaudia? Szczęść Boże, siostra Gaudia. A siostra Gaudia, Gaudia to co to znaczy? A Gaudia to znaczy radość. No właśnie, i jak tam u was, radośnie w Łagiewnikach, czy nie? Bardzo radośnie i bardzo intensywnie. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Łodzi, pozdrawiam siostrę Elżbietę. No dziękuję bardzo. To Roza jest z Łodzi, tak? Witajcie wszyscy. No. Słuchajcie, ja dopiero przed chwilą do was dołączyłam i słucham z radością waszej audycji, ale naprawdę Łagiewniki są już tak gorące, że właśnie, że się po nocach jeszcze biega od pielgrzyma do pielgrzyma. Właśnie dzisiaj się wyjeżdżają wolontariusze z całego świata i gdzieś jeszcze tutaj pod bramami się zagubili, trzeba było ich gdzieś podprowadzić. Jak zadzwonisz, tam się wyświetli inny. Proszę powiedzieć, jak te najbliższe godziny, najbliższe dni będą przebiegać w Krakowie, szczególnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, no i sąsiada świętego Jana Pawła II. Najbliższe dni, to jest jeszcze czas takich intensywnych przygotowań.
pytań do tego, co się głównie tu będzie działo, czyli od wtorku tak naprawdę, a już zdecydowanie bardzo intensywnie od środy przyszłego tygodnia. Czyli póki co jeszcze robimy dużo takich praktycznych, może i niewielkich przygotowań, ale bardzo istotnych. Poza tym no, mamy już wolontariuszy, którzy mają swoje szkolenia w Krakowie, więc to się bardzo widzi i odczuwa. Wiele osób też przyjechało, no wiadomo, na Światopodium Młodzieży gdzieś połowa albo i mniej niż połowa się rejestruje, a inni przyjeżdżają tak poza rejestracją, więc oni swoim rytmem chodzą po drogach polskich, po ścieżkach polskich, więc już w Krakowie jest wielu młodych, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży po prostu na własną rękę i dzisiaj już łapali nas na terenie łagiewnickiego podwórka i pytali o wiele rzeczy. O co tacy młodzi przybywający na Światowe Dni Młodzieży, nawet w sposób niezorganizowany, bo wiemy, że i tak też można i wielu w ten sposób, również tych, którzy nie stać na pakiety, będzie uczestniczyć i mają do tego jak najbardziej pełne prawo. O co pytają siostry, gdy tak są na tym miejscu, gdzie siostra Faustyna no, miała też objawienia. Oni się pytają o to, gdzie się coś wydarzyło, prawda? Czyli znają już trochę ten dzienniczek i pytają, gdzie się wydarzyło to, tamto, gdzie jest ten budynek albo tamta, gdzie było to pole, gdzie ona pracowała, gdzie jest ta furtka, gdzie spotkała pana Jezusa. Ci, którzy teraz przyjeżdżają i znajdują się tu w Łagiewnikach, to są już raczej ci, którzy Faustynę znają i znają jakąś jej historię. Więc oni pytają o konkrety, które już noszą w swoim sercu, które poznali przez dzienniczek. Myślę, że ci, którzy dopiero będą ją poznawać, to w wielkich grupach przyjdą tutaj w przyszłym tygodniu. Ale zanim już będą przygotowane specjalne stędy, które właśnie teraz się drukują, wiele informacji takich praktycznych o tym miejscu, właśnie co się tu wydarzyło. Będziemy mieli też wielu wolontariuszy, przez dwa lata spotykaliśmy się z młodymi w ramach przygotowań do SDM-u. Dwa lata, tak. I właśnie, tak jak mówicie o tym, że ten temat miłosierdzia, To jest rzeka. Nasi młodzi mówią, błagamy tylko nie skończcie tych przygotowań do SDM-u po SDM-ie. Niech te przygotowania trwają, ale niech się to już tak nie nazywa przygotowania do SDM-u. Nasze łagiewnickie powiedzki dwójki przetrwają poza obszar sportowy Światowej Dni Młodzieży. I będziemy kontynuować nasze spotkania, kiedy rozmawiamy razem o miłosierdziu Bożym, zapraszamy wiele osób, które nam o tym opowiadają, o swoim doświadczeniu miłosierdzia Bożego. My sami też przez to gdzieś się uwrażliwiamy na drugiego człowieka, na Pana Boga, na Jego miłość, na Jego czułość, na Jego no też niesamowite przebaczanie, cierpliwość, to co mówi papież Franciszek, że on się nie męczy, że on jest zawsze gotowy przebaczyć. Młodzi ciągle potrzebują też to słyszeć, bo zwłaszcza gdzieś w Polsce można dużo osób spotkać przetłoczonych i mało radosnych, bo przecież ten obraz Pana Boga z różnych źródeł wyniesie, ale niekoniecznie z Ewangelii albo z dzienniczka siostry Faustyny. I mało radości widać z Polaka wierzących, więc my tutaj gdzieś mamy dużo lekcji jeszcze do przerobienia od Faustyny. Siostro, w Łagiewnikach, gdy się jedzie do Ziemi Świętej, już Zaraz mówiła, ludzie rzeczywiście chcą zobaczyć sadzawkę, chcą zobaczyć, gdzie Pan Jezus nauczał, w którym miejscu miał miejsce jakiś cud, prawda? To można powiedzieć, że te Łagiewniki to też jest takie... Jak to głupie jest. Ta Ziemia Święta, gdzie ludzie mogą zobaczyć, dotknąć to, o czym mówiliśmy, to gdzie rzeczywiście spotkania z naszym Panem miały miejsce. A czy siostra to miejsce spowszedniało, czy nie spowszedniało? Bo tak sobie wyobrażam. Jak człowiek gdzieś chodzi po kątach ludzkich, to musi się dostosowywać. Tu chodził, tam chodził. Musi się grzeczny być, a nie fochy robić. Ona myśli, że jej się należy. Ona zachowuje się jak Żydów. Nawet te pytania pielgrzymów postrzega. Czy jest coś takiego, co jeszcze siostrę zaskakuje? To się w tej mówce poprzestawiało. Zawsze, dlatego że... Cóż, relacja zawsze najbliższa, prawda? Czyli jak ktoś mnie pytał Pana Boga,
to ja każdego dnia inaczej tego Pana Boga przeżywam. I co z tego, że powiem o tym samym miejscu, ale to jest będzie jakby inny Pan Bóg, prawda, w cudzysłowie. Czyli to będzie ten Pan Bóg, którego ja na nowo odkryłam dzisiaj. I to będzie znowu dla mnie fascynujące opowiedzieć o tym, że on przyszedł tutaj na furtę i Faustyna dała mu zupę i on ją zjadł, prawda? Więc to zawsze wywołuje promienny uśmiech na mojej twarzy, bo nie może inaczej być. I ten Jezus nieustannie zachwyca. Ta wizja nieba, którą Faustyna przekazuje w dzienniczku, jest właśnie taka, że to jest takie szczęście, które... wchodzisz do nieba, czy do rzeczywistość nieba i masz wrażenie, że to się spełnia szczęścia, a za chwilę Pan Bóg się zaskakuje, okazuje się, że możesz być jeszcze bardziej szczęśliwy. I to się tak nieustannie powtarza i nigdy się nie nudzi, więc myślę, że taki przedsionek nieba mamy nie tylko w łagiewnikach, ale po prostu w relacji z Panem Bogiem, jeżeli traktujemy ją na serio i wtedy każda chwila może być tak przeżywana, że się po prostu nie nudzi, no nie może się znudzić, bo to jest zawsze w nim. Przedsionek nieba i może się to Gaudio opowiemy, bo to są też takie pytania, z którymi siostry się spotykają w łagiewnikach, tak. Czy trzeba mieć bilety, żeby przyjść na jakieś wydarzenia, które będą w łagiewnikach, myślę tutaj o koncercie, prawda? Więc wiemy, że każdy, bez względu na to, czy jest zarejestrowany, czy nie jest zarejestrowany, może przyjść do kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem siostry Faustyny. Musi wejść od ulicy siostry Faustyny w dniach, w których będzie jubileuszowa pielgrzymka z centrum Jana Pawła II do łagiewnik i ta pielgrzymka będzie wchodziła do bazyliki. Więc na trasie tej pielgrzymki nie będzie kaplica z cudownym obrazem i grobem siostry Faustyny. Tam trzeba wchodzić od ulicy siostry Faustyny. Ale kaplica będzie pełna do godziny 24, więc ci, którzy w ciągu dnia z różnych powodów nie będą mieli okazji, żeby przyjść, to mogą przyjść późno wieczorem. Siostro Gaudio, życzymy radości, życzymy siły, mocy pośród tych różnych posłów. Proszę pozdrowić wszystkie siostry od rodziny Radia Maryja. Jesteśmy zawsze z wami, bo też chcemy... Modlą się za nas, musimy za modlitwę podziękować, bo czemu łagiewniki się dzisiaj modlą, Bardzo dziękujemy siostro i też o modlitwę zawsze prosimy. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, nawet wtedy, kiedy Ekta uwielbiała tego słuchacza. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy, siostra Gaudia, prosto z łagiewnik, już jak słyszeli Państwo, podobnie jak we wszystkich diecezjach, wielki rwetes, hałas, taki zaczyn, ale teraz to się tak naprawdę zaczyna. Tyle przygotowań i wreszcie się zaczyna. To jest ekscytujące, prawda, że to już jest ten moment. Ja wyjechałam dzisiaj z łagiewnika, ale tak sobotę, niedziela, kiedy byłam w łagiewnikach, widziałam, ile ludzi już przyjechało. Bo to nawet po kolorze skóry widać, to nawet nie trzeba pytać. A my teraz poprosimy naszych słuchaczy. Temat naszych rozmów to misja i posłannictwo świętej siostry Faustyny na ziemi łódzkiej i Dni Młodych w archidiecezji łódzkiej oraz Światowe Dni Młodzieży. Łączymy to wszystko, bo wokół tematu miłosierdzia skupiliśmy się i Ojciec Święty chciał, żeby te Światowe Dni Młodzieży właśnie z miłosierdziem Bożym były przeżywane i z siostrą Faustyną patronką, ale też ze świętym Janem Pawłem II, no bo odtąd każde Światowe Dni Młodzieży to są Światowe Dni Młodzieży z dwoma papieżami. Prawda? Z inicjatorem świętym Janem Pawłem II, no i obecnym jest to święty Franciszek, a kiedyś będą kolejni, ale zawsze też będzie święty Jan Paweł II jako patron i inicjator, no i święty. Zapraszamy Państwa, 42 276 05 23, powtórzę, 42... W Partii Narodowo-Socjalistycznej istniała przez pewien czas pewna rywalizacja między wątkiem narodowym i socjalistycznym. Narodowy socjalizm. Byli zwolennicy bardziej lewicowego ujęcia narodowego socjalizmu. Do nich zaliczał się m.in. bracia Gregory Otto Strasserowi, z którymi przez pewien czas sympatyzował Józef Goebbels, ale ostatecznie zwyciężyła koncepcja Adolfa Hitlera, położenie nacisku na ten tradycyjny niemiecki nacjonalizm.
wątek socjalistyczny w znaczeniu dosłownym traktowano jako pewnego rodzaju dodatkową dekorację, ale wszyscy doskonale wiemy, że pewien program socjalny III Rzesza też posiadała przynajmniej Ruje miała matka? Lat 30. A więc ten wątek antybolszewicki też był potrzebny do wewnętrznej polemiki w obrębie stosunkowo jeszcze młodej, odradzającej się partii narodowo-socjalistycznej. Dla Hitlera bolszewizm był jedną z odmian żydowskiego zła z wszelkimi konsekwencjami. Czy istnieje kanoniczne wydanie? Bo ono było uzupełniane, zmieniane. No więc to jest bardzo dobre pytanie. Muszę pani powiedzieć, że żeby szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by przewertować oba tomy niemieckiego wydania krytycznego, ponieważ autorzy tego wydania postanowili odnotować wszystkie możliwe zmiany, które zaistniały w tekście z dokładnością do wyrazu. W związku z tym jeden z wątków w przypisach jest zwracanie uwagi na zmiany, które dokonywały się w kolejnych wydaniach, przy czym punktem wyjścia dla niemieckiego wydania jest wydanie pierwsze, które w tym sensie traktowane jest jako kanoniczne. Generalnie było takie założenie, że Mein Kampf jest w ogóle nienaruszalny w zakresie treści, ale jeśli patrzymy na szczegóły, to tych zmian jest sporo. I można się zorientować w wydaniu niemieckim, ile jest tych zmian, ale są to zmiany raczej stylistyczno-gramatyczne, aniżeli ideowe. W sensie ideowym Mein Kampf nie utraciło nic z tych cech, które posiadało z wydania w wydaniu z 1926, tom pierwszy, 27, tom drugi. W 10 maja 1933 roku przed Operą Berlińską, krótko przed północą, płoną książki. 25 tysięcy woluminów wówczas spalono. Po 1945 roku Mein Kampf publicznie, ostentacyjnie palą Amerykanie. Tak było. Z tym, że teraz jak pani pojedzie do Berlina i przejdzie się unter den Linden i wejdzie pani na ten plac opery, to jest tam takie miejsce symboliczne, zaznaczone za pomocą takiego świetlika szklanego, pokazującego w głębieniu ten stos, czy też taki pióropusz spalonych książek. W ten sposób się oddaje pamięć temu haniebnemu momentowi. Ale na marginesie trzeba powiedzieć, że Goebbels był przeciwny temu pomysłowi. On został namówiony przez zrewoltowanych w sensie nazistowskim studentów, którzy powiedzieli, że to jest taki bardzo ważny akt całopalenia. I on lubo niechętnie, ale jednak dał się namówić na przemówienie. No ale potem przekrzykiwał, że płomienie tak, strawią tak, stary świat, nowy powstanie z płomieni. Ale w tym momencie uważał, że to nie jest w sensie propagandowym dobry pomysł, bo przyniesie on więcej szkody niż pożytku na zewnątrz III Rzeszy. Książki tego typu pałętają się po Niemczech po dzień dzisiejszy. Ludzie mają to w swoich zbiorach. Teraz można w antykwariacie znaleźć takie czy inne wydanie. Osobiście dostałem takie wydanie dla nowożeńców. Od kwietnia 1936 roku każda nowo zaślubiona para dostawała egzemplarz z wpisem miejscowej władzy. Ja mam taki wpis burmistrza małego miasta na ziemi lubuskiej, w obecnych granicach polskich, to jest Słońsk. O ile dobrze pamiętam, z pieczątką, a więc ma ona jeszcze ta publikacja takie dodatkowy posmak. Jest to, żeby nie popaść tutaj w jakiś sentyment. A cóż ta władza pisała? No, o ile dobrze pamiętam, takie zdanie, być może ono było powtarzalne, młodej parze z najlepszymi życzeniami
i z błogosławieństwem na długie, szczęśliwe lata życia. Z błogosławieństwem. Gesegnet. Z błogosławieństwem. Panie doktor, takie część naszych słuchaczy może odnieść wrażenie, że my tak sobie tutaj rozprawiamy dość sentymentalnie o tym Mein Kampf. Nie, nie rozprawiamy. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że ja tłumaczę teraz to Mein Kampf na nowo i robię to z wielką odrazą, ponieważ jest to dzieło haniebne, że jest to wielki akt oskarżenia dla totalitaryzmu, w ogóle totalitaryzmu niemieckiego w szczególności. Ale robię to po pierwsze dlatego, że jestem historykiem i należy to do moich obowiązków, a po drugie jestem przeświadczony, że wydanie z krytycznym komentarzem historycznym jest użyteczne dla współczesnego odbiorcy, ponieważ ta książka pokazuje anatomię zła, anatomię tego, co się za moment wydarzy. To jest taki rodzaj prologiu do zbrodni, zbrodni ludobójstwa, do straszliwej wojny. I to trzeba czytać. Nie można udawać, że tego nie ma, że Hitler jest brzydki i z tego samego wyłącznie powodu należy rezygnować z czytania. Trzeba to czytać, nie żeby z tego czerpać jakąś inwencję intelektualną, bo ta książka straciła, jeśli w ogóle miała tego rodzaju znaczenie, natomiast ma ona znaczenie symboliczne. W tym właśnie sensie, o którym przed chwilą powiedziałem. Podobne zalecenie czynił Winston Churchill, który mówił czytać, bo nowy Koran wiary i wojny, nadęty, rozwlekły, bezkształtny, ale ciężarny swoim przesłaniem. No i co więcej, niestety w jakimś sensie skuteczny, ponieważ z tych słów, które zostały rzucone jak kamienie, powstało to straszliwe zło. Zastanawiał się pan nad tym, jak to możliwe, że słowa mają taki ciężar gatunkowy? Trzeba wejrzeć w kontekst, co powinno nam zająć około dodatkowych 2 godzin, żeby ten kontekst zarysować. Ta książka wpisywała się w ten kontekst. Ta książka wpisywała... Historyczny, społeczny, ekonomiczny? Każdy. Każdy, niestety tak się złożyło. Proces historyczny ma to do siebie, że od czasu do czasu się tak ześrodkowywuje. Przez pewien czas płynie leniwie, po czym następuje rodzaj spiętrzenia, jakichś przeszkód, które powodują, że powstają wiry. I ta książka zjawiła się właśnie w takim momencie, stając się zaczynem wielkiego zła. Hitler był wierny temu, co napisał? W swoich działaniach? No, jeśli patrzymy... W zasadniczym kształcie, rzecz jasna, ale pytam o szczegóły. Muszę się zastanowić przez moment, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Generalnie biorąc tak, tyle tylko, że niektóre z jego opozycji, czy też niektóre z elementów jego wyobrażeń nie ziściły się. Na przykład nie doszedł do skutku sojusz z Wielką Brytanią. Sojusz z Włochami też wypadł, jak się potem okazało, bardzo niedobrze. Podróż na wschód też przyniosła straszliwą klapę, ale za to unurzaną w krwi nie tylko niemieckiej. Słowem, widać wyraźnie, że ta książka była realizowana, że ta treść, że to był scenariusz, oczywiście nie w szczegółach, bo trudno było pewne rzeczy przewidzieć tak, jak one funkcjonowały na przykład w latach 40., a pisał przecież w połowie lat 20., ale to podstawowe jego hasła, podstawowe jego wyobrażenia były realizowane. No, przede wszystkim program żydowski, ściśle biorąc antyżydowski, program marszu na wschód, program budowy śmiertelnego wroga. Polski tam nie ma, bo są 2 niewielkie notatki na temat Polski. Jedna odnosząca się do krytyki programu Bismarcka w stosunku do Polaków, a druga właściwie już bez większego znaczenia, ale Polska wtedy z punktu widzenia wyobrażeń Hitlera nie odgrywała istotnej roli. Rząd celowo też nieprecyzowany był ten program marszu na wschód, ponieważ brakowało jeszcze wielu elementów, żeby ten program był skonkretyzowany, a się skonkretyzował
dopiero potem w czasie II wojny światowej. Słowem, jest to pewien katalog życzeń. Na nieszczęście część z tych życzeń została zrealizowana. Dlatego, że tak się ten splot ukształtował, splot wydarzeń w procesie historycznym w latach 30. i na początku lat 40. Zaczęłam, opowiadając naszym słuchaczom o tym, o czym będziemy rozmawiać, o Tomasza Manna, dodajmy i skończmy, że bardzo wierzył w niemiecki naród, który nie podda się tym grafomańskim zapiskom Hitlera w momencie przyjęcia władzy przez Adolfa Hitlera. To jeden Niemcą, to Hitler jest. Najpierw z rodziną mieszkał w Szwajcarii. To nie ma tak, że to jest kuzia na jądra. Przyjął obywatelstwo w 1937 roku, ale potem przeniósł się do dużo bezpieczniejszego USA. Co jeszcze ciekawe, z Tomaszem Mannem związane, on przekonywał, że Niemcy w najwybitniejszych przejawach swojej kultury zmagają się z szatanem w sobie. Być może w ten sposób tłumaczył. Jest taka teza, że Niemcy mają tego diabła za kołnierzem. Ale jeszcze co się tyczy Manna, on będąc na emigracji w Stanach kierował do swoich rodaków takie felietony radiowe, które były szybko przekazywane, one się dostawały do obiegu, oczywiście były zagłuszone. Słuchanie radiostacji zagranicznych w Niemczech było zagrożone karą śmierci, która została kilkakrotnie zresztą też wykonana. Tu trzeba powiedzieć słowo właśnie o takich osobach jak Tomasz Mann. Tych, którzy nawet jeśli wierzyli, to przestali wierzyć i dalej ten wyraz wyjeżdżając, przychodząc do tak zwanej wewnętrznej emigracji. Ale trudno powiedzieć, jak duża była to zbiorowość. Musimy cały czas pamiętać, jeśli oceniamy postawy niemieckie w czasie II wojny światowej, że Niemcy znajdowały się w totalitaryzmie, gdzie z natury rzeczy, z definicji nie można było artykułować własnych poglądów, gdzie trzeba było siedzieć jak tam mysz pod miotu i być cały czas pod presją wydarzeń, które mogły się dla osób różnych skończyć tragicznie. To nie jest usprawiedliwienie tego, że Niemcy tak, a nie inaczej odnieśli się do narodowego socjalizmu, zwłaszcza w początkowym okresie. Ale trzeba pamiętać o tym, że sprawiedliwi Niemcy też siedzieli oni w obozach. Przecież była ta cała sieć obozów. Teraz wychodzi znakomita książka angielskiego historyka Wexmana, która patrzy na świat obozów koncentracyjnych właśnie w taki systemowy sposób, dając wyobrażenie czytelnikowi, jaką rolę odgrywały te obozy koncentracyjne. Zarówno dosłownie siedzieli tam ludzie za swoje poglądy, często nawet tylko domniemanie tych poglądów, a po drugie, że była to pewna rzeczywistość kulturowa, straszliwie pomocna dla narodowego socjalizmu, bo tworzyła taką trochę amorficzną strefę zagrożenia, z której człowiek odczuwał bojaźń. Bardzo czekam na tę książkę, ona za kilka tygodni powinna się ukazać. Słowem, ci dobrzy Niemcy, czyli Niemcy sprawiedliwi, siedzieli albo wyjechali za granicę na emigrację, albo byli w obozach. Ale oczywiście ten naród ponosić musi historyczną odpowiedzialność za to, co się stało, za to, że, mówiąc najkrócej, nie przeczytał Mein Kampf w należyty sposób i w należytym czasie, ale jest to również oskarżenie pod adresem nie tylko Niemców. Profesor Eugeniusz Cezary Król był naszym gościem przed 23. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje Radio Tok FM. Także już, proszę państwa. A widzisz, już stanę, ostrzegaj. Pegida zmienia się w parkie. Minister nauki chce wyjaśnień w sprawie rekrutacji na poznańskim AWF-ie. Studenci koczowali tam kilka dni w namiotach. Stany Zjednoczone.
Zjednoczone przestrzegły Turcję przed posuwaniem się za daleko w ramach wymierzania sprawiedliwości odpowiedzialnym za piątkową próbę zamachu stanu, podała agencja Reutera. Rzecznik Departamentu Stanu USA Mark Towner powiedział, że Stany Zjednoczone nie dokonały żadnej oceny tego. Sędziów, 3000 sędziów więzieni. Duchowny Fethullah Gülen, oświadczył, że wiadomo, Departamentowi Stanu kaznodzieja mieszka sobie spokojnie w Pensylwanii. Ankara oskarża Gülena o zorganizowanie piątkowego puczu, ten zdecydowanie zaprzecza. Towner powiedział, że USA z zadowoleniem powitałyby oficjalny turecki wniosek. Że prowokował. Kaznodziei opatrzony dowodami na jego zaangażowanie w próbę puczu. Turcja zapowiada wystosowanie takiego wniosku. Według byłego szefa MONU Tomasza Siemoniaka ostatnie wydarzenia w Turcji nie będą miały wpływu na zmianę kursu polityki międzynarodowej prezydenta Erdoğana. Jak ocenił w poranku Radia Tok FM, Turcja była i jest jednym z ważniejszych członków NATO i to nie powinno się zmienić. Zdaniem Siemoniaka piątkowa próba puczu to dla prezydenta Turcji wielkie upokorzenie. Bo wydawało się, że od 2003 roku niepodzielnie rządzi Turcją, wzmacnia swoją władzę, wsadza przeciwników do więzień. Tymczasem okazuje się, że jego władza wcale nie jest tak pewna. Unikajmy zbyt pośpiesznych ocen. Oczywiście lepiej dla Turcji by było, gdyby była bliżej Zachodu, gdyby standardy demokratyczne w pełni tam obowiązywały. Jak stwierdził były szef MONU, trudno się spodziewać, by Turcja odwróciła się od NATO i Unii Europejskiej i postawiła na relacje z Rosją. Oczywiście, że Putin stara się wykorzystać tę sytuację. Telefon, wizyta. Ja sądzę, że Turcja nie pójdzie drogą bliższej współpracy z Rosją, dlatego, że obiektywne różnice interesów są tutaj zbyt duże. Spotkanie Erdoğan-Putin, o którym wspominał Tomasz Siemoniak, ma odbyć się w sierpniu. Słuchasz informacji TOK FM. Na bazie antyislamistycznego ruchu społecznego Pegida powstała nowa niemiecka partia polityczna. Wolnościowa, bezpośrednio demokratyczna partia ludowa, poinformował w Dreźnie lider Pegidy Lutz Bachmann. Decyzja o założeniu partii może być reakcją na groźbę delegalizacji stowarzyszenia Pegida. Delegalizacja partii politycznej jest znacznie bardziej skomplikowana prawnie niż rozwiązanie stowarzyszenia. Jest śledztwo w sprawie nazwania premier Beaty Szydło nędznym błaznem, dowiedziała się reporterka TOK FM. Wpis o takiej treści pojawił się na Twitterze pod koniec czerwca. Dlaczego aż błaznem? Odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Co się zmieniło, że zmieniło zdanie? Bo decyzję śledczych ze Świdnika przeanalizowała prokuratura okręgowa. No poważna. Ale co śliwy gada to. Musi ktoś powiedzieć, że brak jakiś. Można zdecydować, że była niska szkodliwość społeczna. Teraz, jak ustaliłam, kluczowa będzie opinia biegłego językoznawcy, który wypowie się na temat nazwania pani premier nędznym błaznem. Takich właśnie słów użył Jakub Osina, wieloletni radny ze Świdnika, dziś członek zarządu powiatu świdnickiego. Zrobił to pod wpisem premier Beaty Szydło dotyczącym programu 500+. Czy za to odpowie, przekonamy się zapewne w ciągu kilku najbliższych tygodni. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Urząd Miasta w Szczecinie ostrzega przed oszustami, którzy nowym przedsiębiorcom wysyłają rachunki za wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wpis do rejestru jest darmowy, przypomina Magdalena Struzik z magistratu. Zwracamy uwagę na to i prosimy, apelujemy do mieszkańców, do przedsiębiorców, szczególnie świeżych, ale też tych, którzy mają już działalność gospodarczą i zamykają ją, bo również takie listy się pojawiają z wypisem z rejestru, tak, do osób, które już działalność mają. Wysyłane wezwania do zapłaty to tak naprawdę ukryta reklama innego rejestru, ale oszustów nie można za to pociągnąć do odpowiedzialności. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zwrócił się do rektora poznańskiego AWF-u o wyjaśnienia w sprawie tegorocznej rekrutacji na uczelnię. Zdaniem szefa resortu rekrutacja na zasadzie pierwszeństwa stanowi zaprzeczenie dbałości o wysoką jakość kształcenia. Poznańska Akademia Wychowania Fizycznego zdecydowała, że w tym roku akademickim o przyjęciu na kierunki turystyka i rekreacja, dietetyka i fizjoterapia będzie decydować kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia przed budynkiem uczelni koczowali od kilku dni. Niektórzy z nich spali w namiotach. Sama uczelnia oceniła, że rekrutacja przebiegła sprawnie. Pogoda. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, w dolinach karpackich chłodniej od 17 do 19. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Wieczór Radia TOK FM. Czas na godzinę poświęconą mitom. Witam naszych gości. Profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, pani profesor. I Bartłomiej Sienkiewicz, historyk, publicysta, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich, były szef MSW, były polityk. Dobry wieczór. Tak, też pomyślałam, tak też napisałam. O mitach będziemy mówić, szanowni państwo, o mitach politycznych także, ale zaczniemy od początku, owo, jak chcieli starożytni, właściwie od Rzymian moglibyśmy zacząć, bo oni też o teologii mitycznej pisali, ale może rolą Bart na początek, czym jest mit, ów strukturalista i semiolog udziela bardzo prostej odpowiedzi, sam zresztą o tym pisze. Mit jest słowem, mitem może być każde wydarzenie z przyzwoitą historią. Pani profesor. No właśnie, ten dodatek jest ważny, ale nie wiem, czy jest przyzwoita, bo mit, tak jak to się rozumie w naukach społecznych, to jest pewne opowiadanie, które rzeczywiście sięga do historii, ale w dość dowolny sposób, bo rzeczywiście jest to jakaś wersja historii, czasem nie mająca wiele wspólnego z nią, ale dająca złudzenie, że rzeczywiście gdzieś ta legenda jest zakorzeniona. Ale też mit, o czym pewno pan będzie mówił więcej, jest też pewnym narzędziem uprawiania polityki. A to niewątpliwie do tego dojdziemy. Tak. Ja mam wrażenie, że w ogóle, że nie ma polityki bez mitu. Ja myślę, że no, nie wiadomo, czy skuteczna, ale bywa. Myślę, że była robiona polityka. Będziemy mówić o realpolitik wtedy. Ale to rzadko. Ten spór, na ile mamy do czynienia z czymś, co jest z natury politycznej, a z czymś, co wyjątkowo wkracza w politykę, jest zakorzeniony jeszcze w latach 30. i potem w refleksji filozoficznej i politycznej. Klasyczne teksty twórcy teorii mitów w polityce, czyli Kazirera, wybitnego filozofa i myśliciela niemieckiego, zakładały, że mit w polityce to jest w gruncie rzeczy coś w rodzaju genu recesywnego, czyli coś, co zanika, coś, co jest nienaturalne, co pochodzi z jakichś bardzo pierwotnych, zgłębnych czasów. Taki plemienny, prawda? Bardzo plemienny i dlatego i tak on postrzegał całą mitologię III Rzeszy jako wtargnięcie dawnego porządku we współczesny świat. A potem się okazało, że mamy do czynienia z mitem nowoczesności. Otóż to, krytycy Kazirera wykazywali, że mamy do czynienia z czymś innym, że mit jest zawsze obecny i że on przybiera różne formy w zależności od epok, ale nie jest czymś recesywnym, czymś, co naturalnie zanika i jest sprzeczne z racjonalnym porządkiem, tylko jest po prostu elementem każdej ludzkiej społeczności i nawet tej społeczności, która żyje, wydawałoby się, w absolutnie współczesnych czasach. Mity, jakie tworzy nauka i mity, jakie się tworzą wokół nauki, mity współczesności, które przecież możemy wymieniać chyba w nieskończoność, są także niczym innym jak tą prastarą refleksją ludu sprzed tysięcy lat, które tworzyły swoje opowieści mityczne po to, żeby zjednoczyć wspólnotę, po to, żeby nakreślić to, co jest dopuszczalne i niedopuszczalne. No, ale właśnie wydaje się, że są też takie mity, które wspólnotę dzielą. I to coraz częściej mamy do czynienia z takimi mitami, ale rzeczywiście to jest tak, że ten element historyczny nadaje taką trwałość tej legendzie, którą się opowiada, i pan też zwrócił uwagę na to, że poza historią, która niby jest takim źródłem, przetworzona historia źródłem mitów, to bardzo się często wykorzystuje naukę czy pseudonaukę do tworzenia mitów. No, u nas na przykład rola szczepionek. To wyraźnie jest takim, zresztą używane też w polityce, ale to jest, rozumiem, że o tym będziemy mówić za chwilę, czy nie wiem, rola też psychologii w tworzeniu mitów, kiedy się coś wykorzystuje, na przykład mówienie o tym, że stereotypy są nieuniknione, albo nadinterpretacje teorii frustracji, że wystarczy, prawda, że się człowiek wścieknie, to będzie agresywny. Otóż wiele innych elementów. A czy to nie jest ta sama półka, pani profesor? Schematy, stereotypy, mity? Coś, co zwalnia nas z myślenia? No, trochę historycznie rzecz biorąc, to jest jednak trochę inna półka, ale oczywiście mity na stereotypach bazują. Ale może uzupełnimy to o jedną kluczową rzecz dla myślenia mitycznego. Otóż tym prawdziwym obszarem, który oddziaływuje mit, nie jest refleksja racjonalna, nie jest, mimo że się czasami maskuje mit jako racjonalny pogląd,
Nie jest tak, że nauka, mimo że czasami mity przetwarzają naukę. To jest sfera emocji. To jest przede wszystkim sfera emocji. Mit się wyraża i w słowie, i w symbolu, w artefakcie, ale także i w narracji, bo mit zawsze jest jakąś narracją. I ta sfera emocjonalna, która zresztą ostatnio przez specjalistów od neurologii, od badania ludzkiego mózgu, potem ta neuronauka wpłynęła na szereg innych, także nauka dotyczących ludzi, pokazuje, że jest jedną z najbardziej pierwotnych części naszego codziennego działania tego niezwykłego aparatu, jakim jest ludzki mózg. I tam, gdzie mamy ośrodki odpowiadające za najsilniejsze emocje, często jest podkreślane, że są to najbardziej pierwotne ośrodki, te, które się ewolucyjnie wykształciły na samym początku, są cały czas elementem naszego działania i myślenia. Pani profesor zwróciła uwagę tutaj na jedną rzecz, która nas wprowadza w system wartościowania. Dość trudno. Są mity, które scalają i budują. Są mity, które niszczą.